Dzień dobry kochani, witam w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj wstałam o 4:30, bardzo wcześnie, ale wtedy Emcia mnie obudziła. I nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że jak on mnie wtedy budzi, to zasypiam i potem jak wstaję się czuję nie najlepiej. Po prostu wstanę i zacznę dzień. I tak zaczęłam. Zrobiłam sobie taką godzinną jogę. Wykąpałam się i teraz ogarniamy pranie. Już dziewczynki wstały. Widać, ja tutaj właśnie ogarniam pranie. To jest Emcia. No a dzisiaj mamy bardzo fajny dzień w planach, bo jedziemy do Dyniolandii. Zobaczyłam po prostu jakiś, chyba na Facebooku widziałam jakąś reklamę czy cokolwiek. I stwierdziliśmy, że pojedziemy z dziewczynkami. Rodzice jadą odebrać moją babcię Marysię, bo ona wyjechała do... Gdzie Marysia wyjechała? Na Łęczu. Do Nałęczowa. No. A my... no, i taki plan na dziś. Myślę, że będzie fajny dzień. Zapraszam do oglądania i zapraszam, żeby spędzenie go z nami. Ale spuścimy to auto z klady, no już idę na zatupy. Auto z klada jest za kupą. No już jesteśmy na miejscu, idziemy shopping teraz, tak? Tak. Idziesz shopping? Ja tu poczekam na ciebie. Nie, musisz iść ze mną, no ja będę iść sama, to... Tam jest bilet i to musi być tam do biletu. Dlaczego? To już idę. Ja muszę moją toaletę. Ale którą toaletkę? Do other kids have that problem? Którą torebkę Matylda dzisiaj wybierzesz? Aha, jest moja toaleta. Tutaj Emcia nam właśnie wstała, tak? What are we doing? We're just chilling. Jak widać, ząbki chyba idą, bo wszystkie paluszki do buzi, tak? Wszystkie paluszki. A Emcia i John mają ten sam kolor bluzki dzisiaj. Meci, meci! Tak? Meci, meci! No i jesteśmy w drodze, wyjechaliśmy. Jedziemy gdzie? The pumpkin! The pumpkin do Dyniolandii, tak? Dyniolandia. Tak się to nazywa, to jest tak z, nie wiem, tak z 45 minut do 50 minut od nas. No, ciekawa jestem jak to wygląda. W tamtym roku byliśmy, gdzie to było? To było na Brudnie. Jakiś festiwal dyni i były chyba tam z dwie dynie. To nie był jakiś trafiony wypad, ale to może tutaj będzie lepiej. Ale na Facebooku mają fajne zdjęcie, jakieś ogromne dynie. No, takie się mniej fajnie myślę, że dzisiaj będzie. Meat is all the best. Meat is all the best. Meat is all the best. Nie wiem, czy widzicie, ale ile łódek tutaj jest, bo jesteśmy nad Zegrzem. No blisko, nie wiem. Blisko no. Zegrza. I ten, ile łódek. W sumie taka ostatnia okazja, zanim będzie tak zimno, że nie będzie można jeździć. No, fajnie, co? Jeździć? Płynąć. Płynąć, I don't know. Ale płynąć. Napiszcie w komentarzach. Ale płynąć chyba no, bardziej pasuje do tego. You're right, John. Widzisz? Mówię, że masz rację czasami. Zdarza mi się. Is that your whole story? Yeah. Well, Tilly really liked it. She's like, Daddy, look at that. No i jesteśmy. Popatrzcie, Emcia już jest w normalnym wózeczku. Nie jest aż płasko, jak może być troszeczkę wyżej. I wtedy na mnie płacze. Już praktycznie Emcia siedzi samodzielnie, to dlatego pozwoliliśmy sobie na to. Ale ten wózek w porównaniu do poprzedniego wózku jest o wiele niższy. I po prostu tak dziwnie nam to wygląda teraz. Matylda się dobrze bawi i popatrzcie jakie piękne wejście, super. Popatrzcie, on mnie poprawił, Dyniolandia. Znak był i nie ten, nie nagrałam. No dobra, przy wyjściu nagram. Ale fajnie, tak spacerek. Ja już widzę dynię.
You have to go, you want to go to the chickens? Okay, let's go to the chickens. But first, we have to buy our tickets, okay? Look at all the information about the pumpkins. Wow. Yeah. So this pump... Look, Teddy, this way. Look, this way. You can see if you can climb up there. Good job. You can do it. I believe in you. Eggs? No. Let's see if we can find any other Pewno warto tutaj przyjeżdżać rano, bo teraz zaczynają być naprawdę sporo osób. No, ja sobie zamówiłam dyniową latte i jest przepyszna. Warto spróbować, bo jest nie za słodka, ma ten smak dyniowy. Jest super. Idziemy? Idziemy na adventure. No, tutaj są takie sensoryczne miejsce, żeby chodzić chyba bez butów, ale jakoś nie przekonać mnie do tego. No. We're not gonna do that. But we're gonna go through this maze, okay? Ready? Tutaj jest taka ścieżka z kwiatuszkami. Tutaj są Why? Popatrz. We're gonna go through the secret tunnel. Ready? We're gonna go through the secret tunnel. What do tractors do? I don't know. These are big tracks. I don't know. That was a silly question. Tutaj mamy ciasto dyniowe i lody dyniowe. Dobrze, że jest tak cieplutko, że można sobie pozwolić na lody, bo jest 24-25 stopni. Czy tak czuję się, że po prostu jest tak fajnie i ciepło? Co, Matylda? Dobre?
No, a też spróbujemy i damy znać, jak smakuje. Zupełnie inne, nigdy nie miałam takiego ciasta. Normalnie ciasto dyniowe w Stanach i w Kanadzie to jest z cream cheese frosting, co wygląda tak trochę jak to, ale zupełnie inaczej wygląda niż co bym sobie zrobiła. No i Matylda, jest dobra reklama, że chyba jest pyszne. No właśnie, siedzimy na ławeczce i jemy ciasto. Jak ci smakuje? Bardzo dobre. Naprawdę jest pyszne. Matylda je lody. Emcia je paluszka twojego. No ale super, tak na słoneczku posiedzieć. Fajne miejsce, nie? Normalnie jeździmy koło Powsina do tej... Tam, farma, ale, dyni. Farma dyni, ale jest mniej atrakcji. Tutaj jest trochę więcej dla dzieci. Okay, tutaj. Już wychodzimy, bo muszę wam powiedzieć, że sporo osób teraz przyszło. No i się robi bardzo tłocznie. Tak? Dużo ludzi. To stwierdziliśmy, że wracamy, tak? I jesteśmy głodni, zaraz będziemy jeść lunch. No i zapomniałam nagrać wejścia. To tu jest wejście. Wstęp jest 10 zł za osobę. Tylko gotówką płaci się. No, co też jest ciekawe, to jest jakby ciasto dyniowe kosztowało 10 zł lody, 5 zł. Kawka 15. No, sweetheart, we can't pick flowers, so everyone can enjoy them. Matylda chce zerwać kwiatuszkę, ale jej nie pozwala nam zrywać, żeby, no bo wiecie, no, to nie nasze. No, ale naprawdę całkiem spoko, polecamy. I widzimy bardzo dużo osób z torbami urodzinowymi i myślę, że tutaj sporo osób organizuje takie urodziny. To też jest dla mnie bardzo fajny pomysł, że jak macie dzieci, które jesienią mają urodziny, to super, tylko no, żeby pogoda była dobra, bo myślę, że jak pada deszcz, to... Nie, tutaj nie jest tak fajnie. My trafiliśmy na fantastyczną pogodę, co, Emcia? Już masz czystą pieluchę. Mamy patent, że przebieramy ją tutaj z tyłu, dajemy tą matę i ten. I przebieramy, co? Aha, a Matylda wsiada do samochodu do przodu. Pani Matyldo, co pani robi? Ja też siadzę. A nie możesz tu siedzieć, musisz siedzieć w swoim siadełku. Czemu? Wiesz co, w twoim krzesełku, przez to, że to jest niebezpiecznie, jak tutaj będziesz siedziała, wiesz? Ale to jest bardzo mocno, to ja będę być tatusem. Jak będziesz bardzo duża, to będziesz mogła, dobrze? Czemu? No bo takie są przepisy. Ale ja chcę tu być. No ja wiem. Ja wiem, ale chcesz na kilka minut teraz się pobawić, tak? Tak. Dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Hej, już wróciliśmy do domku. Tak, jestem zadowolona. Bawi się tą matą, taką wodną. Matylda nam zasnęła w samochodzie i nie chcę teraz bitulka wstać. Ja szybko podgrzałam resztki z obiadu wczorajszego. Bataty, pomidorek, surówka i kotlet mielony. I też jakby nasza wersja. Po jedzonku od razu skorzystaliśmy pogody, bo wiecie, tutaj już jesień, to nie wiadomo, kiedy będzie tak pięknie i słonecznie, to wyskoczyliśmy na spacer plus na plac zabaw. Matylda i John właśnie są na plac zabaw, a ja sobie spaceruję z Emcią. Muszę wam powiedzieć, że tak dziwnie jest, że ona jest w tym wózku takim zwykłym. Czy jest, że za wcześnie? A rozmawiałam z panią pediatrą, bo byłam w tym tygodniu z nią. I pani powiedziała, że jest okej, że już może tylko tak bardziej należąco w tym wózku, no i nie cały dzień, tak? No. Ach, moja dzidzia tak szybko rośnie. Już ma 6 miesięcy przecież. Tutaj
A ktoś pozbierał wszystkie kasztany. Popatrzcie, ile tego jest. Czuję się, jakby to było jakieś święto. Zabieram kasztany dla Uli. Dla Uli bierzesz? Okej. Mam całą kieszeń pełną. Po prostu. Don't open it. Okej, I won't open it. Już wystarczy, co? Tak. Dobra. Ja mam jeszcze troszkę. Ty masz jeszcze troszkę. Dla mamy i dla Uli. O, fajnie. Rodzice idą na kolację. To John ich zawiózł, żeby mogli się napić winka, jakby mieli ochotę, czy coś takiego. A ja i Matylda koniecznie chciała z nimi jechać. To ja tutaj bawię się z Emcią. Z tą matą wodną. Ale też podłoga jest fajna. Tak? Wszystko jest fajne, co? Up, up, up. Kamera jest też fajna. Kamera też jest fajna. Hi. Hi. Gigi. Patrzcie, jak ona już się wspina. Jeszcze nie siedzi sama, a już chce się wspinać, co? Tak? O, druga rączka w górę. Tak, gdzie idziesz? Co robisz? Co? Co, fajnie? Jak wysoko jesteś? Ja myślę, że ty za miesiąc będziesz chodzić. No już na nóżkach, hop. Hop. Chciałam, żeby na jak najdłużej. Chcę, żeby jak najdłużej raczkowała, nie tutaj już, hop, na górę, co? Uważaj na główkę. No jest weekend. Zdała mi się na pupie. Jest weekend, to oglądamy bajeczkę. Dzisiaj oglądamy Dumbo. John kładzie Emcie spać. A ja zaraz przygotuję taszę dla Matyldy. A i butelkę dla Emci. O, Dumbo. Dawno nie oglądałam. Nie wiem, czy też uwielbiacie bajeczki Disneya. Jest na HBO Go. Bo dostałam ostatnio pytanie na Instagramie, jak my oglądamy. To właśnie to jest akurat na HBO Go. I trzeba korzystać, jak jesteśmy u Lii Romana, bo oni to akurat mają jakby w pakiecie, a my nie będziemy mieć to. Jak tutaj jesteśmy, to będziemy korzystać i oglądać te wszystkie bajki. Emcia śpi, to może być trochę ciszej. Nagrywam też w telefonie, bo chciałam zakończyć tego vloga. Bo będzie nowy vlogtober jutro. Od poniedziałku do piątku teraz będą vlogi z całego tygodnia, to zapraszam serdecznie do oglądania. Będę starać się wstawiać je o 17 i też będą premiery, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, bo niestety YouTube mi wyłącza komentarze. Będę też wstawiać w zakładce społeczność zdjęcie i tam będziecie mogli komentować pod zdjęciem lub możecie zawsze do mnie pisać na Instagramie, który jest podlinkowany poniżej. I też chciałam Was serdecznie zaprosić do inne vlogi, jakby jeśli chodzi o Vlogtober, bo inne dziewczyny z YouTube'a też ogarniają. Jest Ania z Family Beauty Box, jej kanał podlinkuję poniżej. Jest Ola z Aleksandra Rutka, też podlinkuję. Jest Justyna z Kropipi, też podlinkuję. Kto jeszcze jest? Ktoś jeszcze tutaj? No, wszystkie kanały, które robią vlogtobery, które oglądam, które też wspieram, podlinkuję poniżej, żebyście też wiedzieli, bo jakoś jesieniem się bardziej fajniej ogląda. No, jak ten vlog Wam się podobał, taki bardzo intensywny, dyniowy vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania.
subskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma, która śpi, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!